Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym, 17. już odcinku podcastu Słuchaj Gier, czyli oficjalnego podcastu portalu gamingmusic.pl. Z tej strony witam was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... Jak zawsze serdecznie kłania się w pas niczym samuraj Mariusz Borkowski. Cześć! Samurajowie się kłaniają? Chyba się nie kłaniają. Kłaniają się jak najbardziej. Naprawdę? Naprawdę. No nie jestem ninja, tak? Bo ninja się nawet tobie nie ukłoni. Impossible. Only a ninja can serve like this. Yeah, a ninja or a really good cop. So, who the hell are you? Well, I'm a really good cop. And a ninja too. Ninja Eliminator. Z ninją. Mój Boże, moja wiedza na temat Japonii jest straszna, jest żadna. Okej, okay, dobra, zostawmy samurajów i ninja w spokoju, bo dzisiaj mamy... Myślę, że do Japonii przynajmniej na chwilę wrócimy, bo dzisiejszy temat jest dosyć, nie chciałbym powiedzieć wyjątkowy, ale na pewno jest bardzo, bardzo mega interesujący. Kontrowersyjny, ale zanim, nawet bym powiedział. Bardzo kontrowersyjny, ale zanim do tego dojdziemy, to musimy przejść do tradycyjnego punktu naszego programu. Mariusz, co u ciebie słychać? No, słychać dużo dobrego. Chociaż wiadomo, że nas jeszcze można tutaj posłuchać na Spotify i gdzie jeszcze? Na Apple Podcast, na SoundCloudzie, na YouTubie nawet można nas zobaczyć i usłyszeć, o czym rozmawiamy z Pawłem i z naszymi gośćmi co tydzień. W ostatnim odcinku, czyli 16, rozmawialiśmy z Robertem Kurdybachą i Ignacym Wojciechowskim, których serdecznie gorąco pozdrawiamy i dziękujemy, chłopaki, że z nami byliście i podzieliliście się na temat pracy jako osoby, które przygotowują aranżacje i orkiestrują koncerty, między innymi nasz Game Music Festival. A jeżeli chodzi o mnie, to ja powiem ci, że fajne perełki znalazłem. Pierwsza to jest, niedawno się chwaliłem tą muzyką i na pewno wiesz, o co chodzi, a mianowicie o World of Demons. Original soundtrack Hiroshiego Yamaguchiego i Naofumi Harady. To jest ten soundtrack, którym nie spamujesz prawie że codziennie. Tak, i mówisz, tak, posłuchaj tego. Wiemy oboje, że jesteśmy fanami Okami, tak, więc no, myślę, że ja liczę na to, że może to wyjdzie na Switcha, bo na Apple Arcade na razie ta gra jest dostępna. A chodzi o grę World of Demons, nawiązującą jakby swoją stylistyką do produkcji Okami, tutaj wspomnianego, gdzie jako wojownik kontrolujemy demony yokai. To jest właśnie ciekawe, że kontrolujemy te demony, to są z takiej, powiedzmy, z tej całej mitologii japońskiej demony, no i by walczyć bezpośrednio z potworami oni. No i jeżeli chodzi o samą muzykę, no to dla mnie osobiście to jest taka kwintesencja muzyki dalekiej Azji, wręcz hybryda dźwięków muzyki klasycznej połączonej z instrumentami feudalnej Japonii. Jeżeli miałbym coś powiedzieć o dynamice, no to ona się wlewa z głośników, która napędza nas adrenaliną do zadawania niezliczonych ilości ciosów przeciwników widocznych na ekranach naszych telewizorów. No i tutaj naprawdę serdecznie polecam szczególnie wszystkim japonistom, a osobom szukającym nowych doznań, taka estetyka muzyki powinna jak najbardziej trafić w gusta. No i tu jest jakby druga płyta i sądzę, że ty o niej na pewno słyszałeś, a mianowicie jest to Final Fantasy Exvius Universe Chill Hop Music Life Remix.
No to jest, no powiedzmy, pozycja jest takim zestawieniem popularnych utworów do gry Final Fantasy Brave Exvius utrzymanych w stylityce muzyki lo-fi, czyli to jest to, co ty chyba jakiś miesiąc temu bardzo dużo słuchałeś, może nawet czasami też jeszcze teraz wracasz do niej. No i co? Kompozycje zostały przygotowane przez grono specjalistów z branży muzycznej, którzy wyłącznie specjalizują się w takiej formie. Przygotowali dla nas powolne, wręcz czasami usypiające aranżacje, umilające czas spędzony przy dobrej kawie lub herbacie. No i pozycja, myślę, że też tutaj jest warta swojej uwagi, szczególnie dla słuchaczy szukających wytchnienia po całym dniu pracy, no i od monumentalnych kompozycji. No i to byłoby na tyle, tych albumów było wiele, wiele więcej, no ale to zostawmy sobie na inny raz. A Paweł, co u ciebie leciało w głośnikach? Ja, jeśli chodzi o te wspomniane przez ciebie Lofi Chill Out, ja łykam jakiekolwiek albumy, jakąkolwiek muzykę, jaką znajdę, czy to na Bandcampie, na YouTubie, czy cokolwiek. Jak mam taką sytuację, że na zewnątrz pada, jest na przykład sobota, wieczór, robisz sobie herbatę, kawę, kakao na przykład i siadasz w swoim fotelu, puszczasz sobie muzykę i sobie pijesz ze swojego kubka. To jest wtedy mega nastrój. A powiedz mi, a jak pijesz kakao, to dodajesz kostkę masła? Nie, a tak się robi? No teoretycznie jest to jakiś też sposób, albo marshmallow chyba. Marshmallows, no marshmallowy, no to akurat wiem, To jeśli je mam, to zwłaszcza takie małe marshmallow, to ja je dodaję jak najbardziej, ale maśle po raz pierwszy w życiu słyszę. Jeśli chodzi o albumy u mnie, no to tak jak mówiłem, bardzo dużo czasu spędzam na szukaniu muzyki chiptunowej, 8-bitowej. Szukam takiego, nie wiem, inspiracji do gry, którą tworzę. I w którymś momencie skręciłem troszkę za bardzo w prawo, bo trafiłem na takie połączenie chiptune z klimatami Dzikiego Zachodu. Nie wiem dlaczego, ale skojarzyło mi się to z Wild Armsami, z całą serią Wild Arms, który był w całości utrzymany w klimacie Dzikiego Zachodu i jakoś nabrałem ochoty na to, żeby posłuchać sobie soundtracku z Wild Arms 4. Nie wiem dlaczego, nie powiem ci dlaczego. Oczywiście najwięcej czasu spędziłem przy słuchaniu motywu bitewnego, ale cały soundtrack z Wild Arms 4 i później udało mi się przesiąść do piątki i też ją w całości posłuchałem. Powiem to tak, muzyka Michiko Naruke, która się działa od początku. Zawsze robiła dobrą robotę. Nigdy chyba nie narzekałem na żadną z osłon Wild Armsów. No i trochę szkoda, że ta seria bardzo szybko się skończyła, bo i cóż, ostatnia część pojawiła się na PlayStation 2 i w sumie to o tyle. No to była też taka dobra era tych japońskich RPG-ów. To było śtało i tak, o Jezus, powychodziło tego od diabły. No ale wiesz, PlayStation 2 no to miała całą bibliotekę świetnych gier. A jeśli chodzi o JRPG-i, no to było naprawdę przepotężna biblioteka. I tak zastanawiałem się, czy by kiedyś nie napisać o całej serii Wild Arms. Wydaje mi się, że na Game Music, jeśli dobrze pamiętam, napisałem o pierwszej części, a fajnie by było też wspomnieć o kolejnych, bo tak o piątce chyba mam wrażenie słyszała większość ludzi, o trójce też myślę, ale dwójka, czwórka to tak jakoś nie wiem, zaginęły przez... Bez większego echa się odbiły chyba. Dokładnie, bez większego echa, chociaż oceny dostawały naprawdę wysokie i to były porządne RPG. Tak czy inaczej, Wild Arms i klimaty Dzikiego Zachodu dźwięczały mi w uszach, ale jeszcze a propos tego szukania inspiracji, dostałem komunikat od Bandcampa, że Lana Rain wypuszcza swój nowy soundtrack.
W zasadzie wypuściła niewielką jej część. Jej nowy album liczy sobie chyba jakieś 60 utworów, a na teraz możemy przysłuchać chyba z 5, jeśli dobrze pamiętam. I muzyka pochodzi z gry, mam nadzieję, że dobrze to przeczytam, Chicory, A Colorful Tale. To jest gra przygodowa, w której wcielamy się w psa dzierżącego magiczny pędzel. I tu chyba ponownie mamy nawiązanie do Okami, tak mi się przynajmniej wydaje. To jest ten odcinek należy do Okami i nie wiem, to jest chyba znak, że musimy się tym tytułem zająć w najbliższym czasie. No ale okej. I główny bohater tej gry przemierza fantastyczną krainę i przewraca jej dawne barwy. Tak, czyli chodzimy takim pieskiem, ja widziałem trailer z tego, jest po prostu przeuroczy. Chodzimy takim pieskiem, który rzeczywiście ma pędzelek, no i czy to sami, czy z naszym kolegą na kanapie, bo ta gra ma chyba mieć koopa, jeśli dobrze pamiętam, no nadajemy kolor bezbarwnemu światowi. No to jest przepiękna gra, ewidentnie widać, że to jest robione pod dzieci. I słuchając tego albumu, a raczej tych niewielkich fragmentów, no czuć ten klimat, czuć rzeczywiście to, że to jest album i cała gra stworzona przede wszystkim dla dzieci. I te melodie, te wykorzystane instrumenty przypominają trochę te albumy z kołysanką. Wiesz, o tą dużą serię tych albumów powstałych na podstawie tych kołysankowych albumów powstałych na podstawie gier. Tak, ostatnim razem pisaliśmy... Scarlet Moon, oni są odpowiedzialni. Tak, dokładnie. Ostatnio pracują nad kołysanką ze Stardew Valley. I Chicory, Colorful Tale ma taki właśnie klimat, taki naprawdę spokojny, słychać te cymbałki, słychać te bardzo, ale to bardzo delikatne brzmienie tych wszystkich instrumentów, zwłaszcza fortepianu. I takie moje pierwsze skojarzenie, kiedy przesłuchałem pierwszego utworu na tym albumie, no to moje pierwsze skojarzenie było Paper Mario Origami King. Autentycznie, to jest, bo tam też pojawiają się takie bardzo, bardzo spokojne momenty, takie naprawdę mega spokojne, że chciałbyś to po prostu puścić swojemu dzieciakowi. Chociaż fakt faktem, że jak dochodzisz do, tak, mam nadzieję, że nie będę za bardzo spoilerował, jak dochodzisz do zamku głównego bossa, no to masz już takie mocne uderzenie. Niemniej jednak słyszysz te cymbałki czy klawesy, trudno mi powiedzieć, jaki instrument tam został użyty. Ale ta gra akurat nie zapomina o tym, że ona jest przede wszystkim skierowana do dzieci. I myślę, że Chicory, A Colorful Tale będzie, cały album będzie właśnie w tym klimacie zachowany. Ja polecam. Na Bandcampie jest do przesłuchania, tak jak mówiłem, 5 utworów i można album zamówić przedpremierowo. No, zobaczymy, jeśli jak gra wyjdzie, czy współgra z tą produkcją. No okej. Mariusz, bo tak, jeśli chodzi o dzisiejszy temat, to trzeba powiedzieć to w ten sposób. My na gamemusic.pl, a także na tych podcastach i w ogóle chyba we wszystkich naszych materiałach mówimy przede wszystkim o tej muzyce do gier, o tych albumach, które powstały no, z rąk, można powiedzieć, profesjonalistów. Mówimy tutaj o grach AAA-owych, o grach indie również, przy których no cóż, również siedzą kompozytorzy, tacy przez duże K, no krótko mówiąc profesjonaliści, tak? Czyli zajmujemy się raczej poważniejszymi materiałami, jeśli tak to mogę powiedzieć, ale zdarza nam się czasami, nie mówię, no nie wiem jak to będzie w twoim przypadku, ale to o tym też pogadamy. Czasami zdarza się, że natrafiamy na takie perełki, które zostały stworzone przez graczy. Mało tego, istnieją takie grupy, takie społeczności, które trudnią się w tworzeniu muzyki, czy to muzyki do gier, albo muzyki tak w ogóle, która mogłaby w jakiejś grze zostać wykorzystana, albo trudnią się w tworzeniu remiksów.
To nie jest mała społeczność. Nie, no to jest ogromna, to jest też duża historia, o której postaramy się też dzisiaj z Pawłem wam opowiedzieć, bo jakby ta cała kultura sięga nawet końca lat 90. Mógłbym nawet, mnie się wydaje, że nawet wcześniej. Tak, tak, tylko oficjalnie to jakby nie uprzedzając, nie wyprzedzając faktów, wolę to za chwilę o tym opowiedzieć, ale tak, no tutaj chcielibyśmy z Pawłem porozmawiać o albumach z muzyką do gier publikowany przez społeczność graczy. No i też każdy z nas jakby przedstawi swoje opinie, takie zapatrzenie, czy okej, że dobrze, że tak się dzieje, jeżeli się dzieje, to co nam się w tym jakby podoba, a co należałoby ewentualnie zmienić. Ale tak mówię, ja za chwilę jakby też swoją opinię na ten temat opowiem i też podamy tutaj z Pawłem przykłady, no bo trochę tych przykładów jest, no i też trochę historii. No więc właśnie, bo przyznam szczerze, że ty zaproponowałeś ten temat. Ja go klepnąłem. Wydawał mi się naprawdę fajny, bo to jest, no to nie jest tak, jak ty wspomniałeś, to nie jest nic nowego, że ludzie tworzą sami z siebie, czy to muzykę do gier, czy w ogóle muzykę i się nią chwalą w środowisku swojej społeczności. Ale myślę, że to jest coś, czego trochę się nie zauważa, było nie było, bo to wtedy, tak jak wspomniałem, ta muzyka jest tworzona przez jakąś konkretną społeczność ludzi i trafia przede wszystkim do tej właśnie społeczności. Powiem to tak, powiem to może z mojej perspektywy. Ja, kiedy zajmuję się pisaniem o muzyce do gier, no to oczywiście piszę o muzyce do tych bardziej znanych, może mniej znanych tytułów, które już wyszły, miały konkretnych producentów, za nimi stoją konkretne nazwiska, mieli wydawców, te gry pojawiły się i na PC-tach, na konsolach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o taką twórczość, chyba mogę to nazwać, taką twórczość fanowską, ja z nią mam do czynienia trochę przez przypadek. Kiedy piszemy jakikolwiek, kiedy piszę jakikolwiek tekst o muzyce, tak jak mówię, ja się opieram na sprawdzonych czy to źródłach, czy na swoich informatorach, czy na czymś, na źródłach archiwalnych i tak dalej, i tak dalej. Więc no wiadomo, no takiej grze jak przypuśćmy, Wiedźmin, to napisano mnóstwo tekstów, przeprowadzono mnóstwo wywiadów i mogę się na tym oprzeć. No i oczywiście też mogę posłuchać muzyki. Natomiast jeśli chodzi o taką muzykę fanowską, jeśli tak mogę powiedzieć, czy nawet jeśli głównie tutaj mówię o remiksach, to one trafiają do mnie trochę przez przypadek. I to wygląda mniej więcej w ten sposób, że albo przeczesuję internet i przez przypadek natrafiam na forum, czy na, nie wiem, jakieś konto na SoundCloudzie, gdzie ktoś stworzył na przykład remiks głównego motywu Wiedźmina, albo trafiam na jakiś album, nie wiem, który trafił na, powiedzmy, jak już przywołałem tego Bandcampa, no to powiem, że na Bandcampie takie albumy się również pojawiają, czy Overclock Remix czasami takie albumy wydaje i też na nie trafia troszkę przez przypadek, ale nie ma ujmę tak, to nie jest tak, że ja tych albumów nie lubię i nie chcę ich słuchać, bo niszczą muzykę, niszczą w ogóle muzykę do gier. Wręcz przeciwnie, ja uważam, że ludzie, którzy stoją za tymi albumami, są naprawdę mega, mega utalentowani i naprawdę potrafią robić robotę, tylko tak jak mówię, one są niezauważalne. One są przede wszystkim niezauważalne, w żaden sposób się nie promują. Ja naprawdę muszę, jak przygotowywaliśmy się na przykład do tego tematu, ja naprawdę musiałem się mocno postarać, żeby wyciągnąć jakieś albumy, które są, nie wiem, warte uwagi, które mi się podobają. Czy musiałem sięgnąć naprawdę, naprawdę głęboko w swoją pamięć, żeby sobie przypomnieć, jaki album stworzony przez graczy, przez fanów słuchałem w ciągu ostatniego, nawet, nie wiem, 2 miesięcy, przypuśćmy. No nie wiem, Mariusz, czy ty masz, bo ja usłyszałem, że zareagowałeś na to, jak powiedziałem, że te albumy trafiają do mnie przypadkowo. Wydaje mi się, że masz troszkę inne zdanie, masz inne doświadczenie. Jasne, to ja może po kolei, żeby też nasi słuchacze, też widzowie wiedzieli dokładnie, o co nam chodzi z Pawłem. Ja bym w ogóle, Pawle, bym rozgraniczył, to znaczy
rozgraniczyłbym te albumy z aranżacjami przygotowanymi przez fana albo fanów, a takie utwory, które są jakimiś tylko pojedyncze utwory, które są aranżacjami. I tutaj mowa na przykład, myślę, że taki bardzo duży boom, i tutaj mówimy o popularnym serwisie YouTube, to bardzo duży boom na takie utwory powstał chyba w momencie, kiedy Maluka napisała aranżację Dragonborn. I wtedy chyba to była pierwsza taka osoba, która miała duży wpływ później na inne osoby, które zaczęły przygotowywać swoje własne aranżacje i publikować później na YouTubie. Natomiast one niespecjalnie wydawały później jakieś takie, powiedzmy, duże albumy. No tam może jeszcze jest Taylor Davis, jeżeli dobrze pamiętam, taka dosyć rozpoznawalna skrzypaczka, która nawet miała swój epizod przy nagrywaniu muzyki do Wiedźmina Serce z Kamienia, jeżeli dobrze pamiętam. I sądzę, że to jest super, że taka społeczność powstała, bo oni mają szansę pokazać, że kochają muzykę, nie tylko muzykę do gier, i mają możliwość gdzieś tam pojawienia się w jakichś projektach, bo to nie tylko mowa o muzyce do gier. Natomiast ja bym tutaj na razie się skupił na tych albumach, które są przygotowywane przez fanów. Czasami ci fani to są muzycy, którzy skończyli szkoły muzyczne bądź akademie muzyczne. No i też za bardzo nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, a są fanami gier. Ja jeszcze dodałbym do tego, że w Europie jakby ta kultura nagrywania tych albumów z aranżacjami jest troszeczkę różni się od tej, która jest w Stanach Zjednoczonych, i sądzę, że ona wynika głównie z tego, że po pierwsze, na pewno muzyka do gier w Stanach Zjednoczonych jest bardziej popularna niż na starym kontynencie, i oprócz tego troszeczkę są inne licencje. To znaczy w Stanach jest o wiele łatwiej, powiedzmy, nagrać, przygotować taką aranżację i później na niej zarabiać. Natomiast w Europie to troszeczkę inaczej wygląda i też bym nie chciał na to poświęcać teraz więcej czasu. Tutaj jakby zachęcam do wujka Google, żeby wygooglować. Ewentualnie może kiedyś coś więcej na ten temat z Pawłem na łamach podcastu opowiemy. Ja mam też troszeczkę problem, bo ja pamiętam, to był chyba 1999 rok i wtedy usłyszałem o Overlocked Remix, o którym tutaj wspomniałeś. To była tak naprawdę chyba pierwsza taka niekomercyjna organizacja, która się zajmowała takim szeroko pojętym zachowaniem i oddaniem hołdu muzyce do gier wideo, dokładnie poprzez te aranżacje i reinterpretacje niektórych utworów, zarówno przy użyciu tam nowej technologii oprogramowania, jak i różnych innych środków wyrazu. I ten serwis jakby gromadził tych wszystkich fanów, pasjonatów muzyki do gier, gdzie każdy mógł, nie wiem, pokazać, że umie na przykład, ma taką, miał wizję na ten utwór, czy to z gier Nintendo, czy to z gier ze Square Enix, Konami, japońskich, europejskich jakby tutaj deweloperów, i każdy jakby tam nagrywał te utwory czy albumy, to publikował na tej stronie. One tam były nieodpłatne, były później do pobierania. I ja pamiętam, jak ja się dokładnie troszeczkę... Plus jeszcze tu ci mogę wtrącić, że kiedy zaczynali, no to było bardzo, ale to bardzo niszowa strona. To naprawdę trzeba było się naprawdę nieźle dokopać, żeby o Overclocked Remix się dowiedzieć. A dzisiaj mamy taką sytuację, że kiedy Overclocked cokolwiek wydaje, no to jest to w gronie graczy w ogóle na świecie, jest to duże wydarzenie. Wiesz co, ja bym teraz nie przeceniał tego, ponieważ sądzę, że Overclocked Remix troszeczkę... podupadło to nie jest dobre sformułowanie. Bardziej bym powiedział, że już oni byli prekursorem tego. Gromadzenia tej całej jakby muzyki tworzonej przez tych fanów, ale oni już nie są aż tak bardzo teraz na czasie i chyba między innymi w takim odstępie czasowym powstało wiele innych inicjatyw, o których na pewno za chwilę też będę chciał powiedzieć.
I też troszeczkę się inaczej te prawa jednak zmieniły. Ja tylko powiem, jakie ja miałem na początku nastawienie, bo na pewno i też z Pawłem na sam koniec opowiemy o swoich trzech ulubionych takich albumach przygotowanych przez fanów. I ja pamiętam, jak ja się trochę zderzyłem z tą społecznością. Ja troszeczkę byłem bardzo konserwatywny pod względem tego, jak ma brzmieć muzyka, a czym jak ma brzmieć, to znaczy przez kogo ma być wykonywana. I pamiętam, że ja troszeczkę byłem przeciwnikiem takich działań, czyli że fan, jak powiedzmy ja na przykład, mógłbym sobie nagrać utwór, zrobić jakąś aranżację i wydać. Z czego to wynikało? Żebym się tutaj jakby wytłumaczył, bo moje jakby nastawienie się już zmieniło, tak, że już raczej jestem jak najbardziej zwolennikiem, ale też jakieś granice są. Ja byłem przeciwnikiem temu, ponieważ uważałem, że te osoby, które robiły to one, nie wiem, czy w większym stopniu, czy mniejszym stopniu, nie wnikam, przygotowywały na przykład taką reinterpretację taką utworu, to wynikało z tego, że oni uważali, że troszeczkę mogą lepiej ten utwór pokazać, to znaczy tak, swoją dokładnie. Wizję. Tak, to mieli swoją powiedzieć. Wizję i uważali, że okej, okay, ma co na przykład Forever Rachel albo Terra Team skomponował tak, ale ja sobie wyobrażam, że można byłoby to lepiej zrobić. I czasami było niestety, że te lepiej nie znaczyło lepiej, tylko znaczyło gorzej. To znaczy ja odbierałem, nie od razu spisywałem na stratę ten utwór, ale jak go słuchałem, no to tam mnóstwo jakichś dziwnych rzeczy powychodziło, a trzeba pamiętać, że z tamtego okresu czasu, kiedy te ścieżki powstawały, no to one były bardzo proste, tak? To znaczy miały bardzo prostą linię melodyczną, bez żadnych jakichś tam, powiedzmy, udziwnień. Ja sądzę, że tutaj mi bardzo nie podobały się te udziwnienia i ja osobiście nie byłem zwolennikiem takich aranżacji. Znaczy ja bym powiedział, no, nie wiem, może wyprowadź mnie z błędu, może, może chodziło o to, że nie podobała ci się postawa niektórych autorów, tak, że podchodzili do swojej pracy na zasadzie, o ja to zrobię lepiej, tak jak ty powiedziałeś, że przebiję Umatsu i wiesz, autor patrzy na swoje dzieło, wiesz, jako na coś wielkiego, wspaniałego i w ogóle Jezus Maria, no tylko jest on weryfikowany prędzej czy później przez społeczność, przez słuchaczy. Teraz jest... Wiesz, z grami jest mniej więcej to samo. Też ktoś ci może powiedzieć, wyjść i powiedzieć, a ja zrobię lepszego Wiedźmina. A jeśli wyjdzie ci za przeproszeniem szajs, no to cóż, to ci to zostanie powiedziane. No ale ty jako autor do samego końca będziesz przekonany, że tworzysz dzieło sztuki. No tak, ale słuchaj, no są mody, tak? Firmy udostępniły mody, czyli Bethesda do różnych odsłon. Elder Scrolls, w tym głównie chyba popularnego wszystkim nam dobrze znanego Skyrim, a też przecież, czekaj, Wiedźmin chyba też był udostępniony moderem, jeżeli dobrze pamiętam. No i widziałeś, co są mody, które naprawdę upiększają, polepszają ten świat, ale czasami dostajemy takie mody, no, które no, pokazują trochę tą gorszą stronę ponic, księżyca. Dokładnie. Tak? I sądzę, że to finalnie tyczy się również też muzyki. Ja miałem z tym problem, trochę. Ja mówię, ja byłem bardzo konserwatywny, muszę przyznać, i byłem przeciwnikiem robienia takich aranżacji, nie umniejszając zdolnościom niektórym muzykom, ale też jakby rozumiem, że oni też mieli taką swoją, powiedzmy, swoje takie ego muzyczne, bo ja gdzieś tam swego czasu też trochę liznąłem tą stronę artystyczną i też wiadomo, że muzycy, artyści ogólnie mają takie dosyć specyficzne ego, tak? I jakby to też staram się zrozumieć. Na przykład teraz jest taka sytuacja, żałuję, że sobie nie spisałem, ale niestety nie pamiętam, ale sądzę, że część naszych słuchaczy będzie wiedziało, o co chodzi. Jest teraz, to tyczy się tego, o czym rozmawiamy z Pawłem. Jest taki znany teraz basista. Znaczy, który gra różnego rodzaju aranżacje utworów albo pokazuje, jak można byłoby
pokazać Final Fantasy muzykę, nie wiem, siódmą odsłonę Final Fantasy Remake, albo ten, i on takie bardzo filmowe robi te aranżacje. I mi to się strasznie nie podoba, bo on tam nawala, nie wiem, czy kojarzysz o jakiego Afroamerykanina. Wiem, o kogo chodzi. Ja się cieszę, bo on przez to promuje muzykę do gier i super, że ten kanał jest. Ale muszę przyznać, że niektóre rzeczy, które on tam robi, te aranżacje, one są strasznie takie, powiedzmy, dyskotekowe. Ja nie mówię, że wszystkie mi się nie podobają, ale na przykład jak pokazywał, jak tam, nie wiem, na czynniki pierwsze czasami rozkłada te utwory i pokazuje, że można było tu, tam to zrobić, no to okej, okay, super, ale wydaje mi się, że tacy kompozytorzy tego nie zrobili bez powodu, tak? Bo uważają, że jednak trzeba gdzieś tam zachować ten minimalizm, a nie napchać nie wiadomo ile tych sekcji dętych. I on też ma takie podejście właśnie typowo hollywoodzkie, tak? Gdzie musisz walnąć bombą, bo to jest dobrze, bo jest taki teraz trend. Znaczy wiesz, on miał po prostu taką wizję i ją zrealizował, tak? Nie tworzył nowego soundtracku do kolejnego Final Fantasy. On nie miał w tym celu. On chciał tylko po prostu powiedzieć, ja to po prostu zrobię inaczej i wam to po prostu pokażę. I są rzeczy, i będą takie osoby, tak jak ty mówisz, że ci się to po prostu nie podoba. No i masz do tego jak najbardziej prawo. Ale są takie osoby, które mówią, to brzmi lepiej niż to, co zrobił Umatsu. Idę o zakład, że są takie osoby, które coś takiego napiszą w komentarzach na YouTubie. No ale widzisz, jak na przykład dostaliśmy remake z siódemki, no to powiedzmy sobie szczerze, czy te oprócz tego, że to są aranżacje na orkiestrę, zostawmy remake 7, nie, dostaliśmy za to po głowie. Nie, bo to jest też jakby tyczy się tego, o czym teraz dyskutujemy, bo zauważyłeś, że ta różnica jest naprawdę, ta granica, która została przesunięta, jest niewielka. To znaczy te aranżacje są bardzo wierne oryginałowi, tylko że są w lepszej jakości, tam są jakieś niewielkie zmiany. To wiemy oboje. Natomiast te zmiany na pewno w mniejszym czy lepszym stopniu nam się podobają. Natomiast jeżeli ktoś jeszcze oprócz tego dodaje jakieś elementy, które no kompletnie nie pasują, no to już jakby jest w złą stronę. Dlatego, tak jak mówię, ja byłem bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o takie albumy. Ja swego czasu był taki moment, że ja bardzo dużo takich albumów słuchałem i szczerze odrzuciłem chyba z 90% tych albumów. Po prostu uważam, że czasami są one no przekombinowane, tak? Nie wiem, jakie ty masz odczucia w tej kwestii, bo ja bym tutaj chciał jeszcze wymieniać, bo to nie tylko jest, mówiliśmy o Overlocked Remix, ale tutaj to są, można powiedzieć, ojcowie chrzestni tej działki, ale oprócz tego jeszcze ktoś się inny pojawił. Nie wiem, chciałbyś coś tutaj jeszcze dopowiedzieć? Znaczy, ja mogę tylko odnieść się do tego, co ty powiedziałeś na samym końcu, że ty słuchasz tego naprawdę ogromną ilość i taką samą ogromną ilość po prostu odrzucasz i okej. Okay. No w moim przypadku to jest to, co ja powiedziałem na samym początku, że ja przede wszystkim słucham tych albumów, które powstały oficjalnie, natomiast fanowska twórczość to jest coś, na co trafiam albo przez przypadek, albo ktoś mi podesłał, albo nie wiem, po prostu usłyszałem gdzieś jednym uchem i albo mi się spodobało i słuchałem do końca. Dlatego no mój... Nie mam takiego doświadczenia chyba tak jak ty, że przesłuchałem wszystko co się da, no tak w cudzysłowie oczywiście, że wszystko co się da i mogłem wybierać co jest dobre, a co nie, tylko u mnie to po prostu działało wybiórczo. Ja może nie miałem tak przykrego doświadczenia, że trafiłem na coś, co mi się nie podobało. Ale, bo ty chyba, czekaj, bodajże dwa odcinki wcześniej opowiadałeś o takim albumie z Bandcampa, który jest zlepką dźwięków z gier Nintendo. Tak, tylko że to są dźwięki, to jest album, który powstał na podstawie efektów dźwiękowych z gier od Nintendo. To jest coś zupełnie innego. Ja tutaj mówię o takich rzeczach, że ktoś wziął, nie wiem,
przypuśćmy, tak? Już teraz wymyślam z głowy, że ktoś wziął album na przykład z Octopath Traveler i uznał, że zrobi z tego, nie wiem, symfonię, albo mocno symfoniczny album, albo mocno metalowy. Bo to, co ty mówisz, to ten album to jest coś zupełnie naprawdę, to jest naprawdę coś zupełnie innego. Ale tam jest w ogóle inny... Mhm. No? Ale jest... Owszem, ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale mimo tego, że to są dźwięki wyciągnięte bezpośrednio z gry i tam nie są, teoretycznie nie ma żadnych aranżacji utworów, które znamy, ale jak się tak wsłuchasz, to jesteś w stanie na przykład, jak dobrze znasz tę muzykę z danej gry, to jesteś w stanie wczuć się jakby w klimat tej ścieżki dźwiękowej, która została oryginalnie skomponowana tutaj chociażby przez Kojiego Kondo. Ale na przykład ja jestem ogromnym zwolennikiem i fanem wręcz artystów, którzy powiedzmy żyją z muzykowania, tak? Są, nie wiem, albo DJ-ami, albo są artystami ulicznymi, nieulicznymi i faktycznie muzyka to jest ich chleb powszedni i będę na pewno o jednym albumie mówił pod sam koniec, ale są tacy artyści z Japonii, którzy się nazywają Piano Jack i oni grają tylko na dwóch instrumentach. I na przykład ja jestem w stanie rzucić pieniądze takim ludziom, bo oni na przykład, jeżeli się wychowali na jakiejś tam powiedzmy grze i znają bardzo dobrze tą muzykę, to oni są w stanie ten utwór podać takiej aranżacji, która owszem jest tam ta główna linia melodyczna, ale oni jakby nie, wiesz, jak to jest plastelina, nie, że oni, wiesz, wszystko sklejają i później kleją na nowo, tylko jest na zasadzie oni mają jakiś tam swój charakter, oni w jakimś tam operują w swojej, powiedzmy, stylistyce i właśnie w tej stylistyce sprzedają ten utwór. Ja na przykład to wtedy, nie wiem, czy to jest jasne, ale ja wtedy to kupuję. Jest kilka naprawdę albumów, zresztą Square Enix Music dosyć... Teraz jest mniej tych albumów, ale był taki okres przez ostatnie 10 lat, że oni taśmowo wypuszczali takie albumy. Tam pamiętasz na pewno Love, Chill Out, Remix, Morg, Square Enix, czy coś takiego. Do tej pory to robią tak naprawdę. Tak, ale już teraz mniej sporadycznie. Teraz na przykład bardzo dużo wydają jazzowych, ale to są artyści, to są już tacy profesjonalni artyści jazzowi, którym dano możliwość, nie wiem, licencji i oni tam powiedzmy wykonują interpretacje swoje, jakieś tam powiedzmy znanych utworów. Natomiast inaczej wygląda... Tylko że wiesz, i jeśli taki artysta dostaje konkretną kasę na zrobienie konkretnej aranżacji, no to nie ma specjalnie możliwości do tego, żeby eksperymentować, żeby się bawić tak naprawdę. Jeśli zrobi chłam, no to Square Enix mu powie, no nie weźmiemy czegoś takiego do ręki. No to jest natomiast raz. Natomiast jeśli chodzi o tę fanowską twórczość, ja dalej będę używał tego sformułowania, jeśli chodzi o tę fanowską twórczość, to chyba największym plusem jest to, że każdy w zasadzie może próbować swoich sił. Że każdy może stworzyć na podstawie muzyki, którą zna, którą uwielbia, którą zna na pamięć, może stworzyć po prostu coś własnego, a w przyszłości jest duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości stworzy coś własnego w końcu. Bo to mi trochę przypomina te czasy z demosceny na przykład, czy w ogóle z game jamów współczesnych. Że są ludzie, którzy biorą na warsztat jakieś utwory ze starych gier, które mają gdzieś w pamięci i tworzą na ich podstawie coś nowego. Ja ten fan skąd twórczość właśnie w taki sposób traktuję. Okej, fajnie, dobrze, że ludzie się bawią, że mają swoje własne pomysły i chcą, nie wiem, ulepszyć, upiększyć to, co znają, ale wierzę w to, że to im się prędzej czy później w przyszłości opłaci. Ja na przykład bardzo sobie cenię, co robi Gaijin Blues, czyli tutaj Pawła, którego zaprosiliśmy przy 15 odcinku, gdzie rozmawialiśmy o popularności muzyki z japońskich JRPG-ów i mi się na przykład bardzo podoba, w jakiej oni stylistyce operują. To znaczy biorą na warsztat, owszem, jakieś tam popularne melodie i nazwijmy to dźwięki z tych japońskich gier, ale oni kompletnie tworzą zupełnie nowe utwory. To znaczy gdzieś tam poniekąd jesteśmy w stanie
usłyszeć tą, te elementy, które są dobrze nam znane z tych jakichś tam, powiedzmy, japońskich soundtracków, ale oni jakby kompletnie się od tego ucinają i tworzą jakby swoje własne dzieła muzyczne. Ja na przykład od takich artystów będę na pewno kupował płyty, zresztą zapowiedzieli, że w tym roku będzie druga odsłona, tak więc ja zdecydowanie tutaj jakby zachęcam do przesłuchania albumu Gaijin Blues. Ja na przykład takich artystów ja będę zawsze wspierał. Natomiast... Nie, jasne. No, zdolnych artystów zawsze warto wspierać. My to zawsze będziemy mówić, podkreślać i naciskać. Dobrze, bo warto było, ja sądzę, że jeszcze warto byłoby powiedzieć tak, o jednej, bo wiemy na pewno, że jest mniej, nie wiem, może tych wytwórni jest o wiele więcej teraz, albo działalności, które się zajmują właśnie zrzeszeniem tych fanów. Zresztą w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo takich, nazwijmy może nie bootlegów, ale fanowskich, tak jak tutaj zasugerowałeś, żebyśmy używali tego słownictwa, fanowskich takich albumów na płytach winylowych, na przykład wychodzi między innymi, na przykład, nie wiem, muzyka z Metroida albo z ostatniej Zeldy, i to są takie własne aranżacje tych fanów. Ale warto byłoby wspomnieć też o Materia Collective, bo Materia Collective to jest... wytwórnia fonograficzna, ale przy okazji zrzeszająca i pomagająca w promocji częściowo twórczości jakichś tam, powiedzmy, kompozytorów i muzyków. Sebastian Wolf, który jest założycielem, wcześniej założył, na pewno słyszałeś o Laudr. No i to było tak, że Spotify ich wykupiło, nabyło tą platformę, to była platforma do licencjonowania muzyki, no, która oferowała produkty i usługi pozwalające twórcom treści takim, powiedzmy, agregatorem i zrzeszającym te wszystkie, nazwijmy to też po części, serwisy muzyczne, utwory, identyfikacje, takie, śledzenie, społeczności tak naprawdę tak, się tak, tworzyły. Czyli wszyscy fani mogli się tam, że tak powiem, pojawiać. Myślę, że wydaje, że to była trochę też taka alternatywa na Overrocker Remix, ale Launter to robił bardziej, tak powiedzmy, profesjonalnie. I tam można było też zarabiać na tym, co się skomponowało. I myślę, że po części Materia Collective też na początku to robiło, bo wiem, że wydała kilka albumów, między innymi tam chyba z Final Fantasy, pamiętam, nie wiem, czy to był 7 czy 8 płytowy. Ja jakoś ledwo przeszedłem, pamiętam, przez ten album, bo straszna dłużyzna. I no niekiedy te wszystkie albumy, które oni tam wydają, muszę przyznać szczerze, no nie jestem zwolennikiem, to znaczy jest tam kilka ciekawych aranżacji, tylko że one są już wtedy przygotowane już, powiedzmy, albo przez jakąś tam, powiedzmy, nagraną przez orkiestrę, nie chcę użyć słowa szkolną, ale jakąś akademicką, i tak samo jest w wersji jakiejś tam, powiedzmy, chyba Super Mario zrobili w wersji jazzowej. Jest kilka produkcji, które mi się podobają i ja jakby polecam, ale część rzeczy, na przykład tam chyba z Nira chyba wydali i kilka jeszcze wcześniej, nie wiem, chyba z Pokémonów nawet chyba wydali z The Legend of Zelda. Część z tych rzeczy za bardzo mi nie podpadły i widać, że to jest nastawione raczej na publikę z Stanów Zjednoczonych, czyli fanów gier. Nie wiem, jak to na starym kontynencie, no na pewno kilka się znalazło osób, czy nawet więcej, które sobie nabyły te płyty. Ja natomiast jak najbardziej wspieram Materia Collective, tam kupuję od czasu do czasu, tam Hollow Knight, no, Piano Collection, ale to jest, no to już było chyba przy nagrane z profesjonalnym chyba pianistą, jeżeli mnie pamięć nie myli. No i też te aranżacje są naprawdę bardzo dobrze przygotowane, tak jakby... Tak, to już jest ten moment, kiedy Materia Collective poszedł już w pełny profesjonalizm. Tak. I sądzę, że tak właśnie było. No i też pamiętajmy o jednej takiej kolebce fanów muzyki do gier, którzy grają na jednej scenie, czy nawet na kilku scenach, a później wspólnie tam, nie wiem, zbierają się i wydają jakieś tam, powiedzmy,
fanowskie albumy i tutaj trzeba na pewno koniecznie o dużej imprezie powiedzieć w Stanach Zjednoczonych. Sądzę, że to jest chyba jedyne takie wydarzenie rzeszające fanów muzyki do gier i też samych muzyków, to jest MacFest w Waszyngtonie. Mhm, tak. Oni co roku, aż zanim się pandemia nie pojawiła, co roku się pojawiali na początku, organizowali na początku roku, no i tam na jednej scenie grali swoje ulubione jakieś tam powiedzmy aranżacje. No i ja też to widziałem, no i powiedzmy sobie szczerze, że strasznie bardzo fanowsko to jest organizowane, ale jakby klimat i ta kameralność tego całego wydarzenia, no zrzesza ogromną ilość fanów tego typu aranżacji. Ja najbardziej popieram, żeby nie było, że ja jestem przeciwnikiem. Ja bym na przykład kiedyś chciał, żebyśmy może coś takiego podobnego organizowali. Kto wie, może kiedyś się nam to uda. Ale tak jak mówię, czasami wychodziły z tego jakieś, no słuchałem na scenie niektóre te koncerty, no i to było na takiej, wiesz jak to jest, na przykład ty Paweł, nie wiem, grasz na klawiszach, ja gram na gitarze, Konrad gra na perkusji, jeszcze mamy dwie jakieś wokalizy, i to jest jakbyśmy nagle się wiesz, spotkali w garażu i sobie grali. I to właśnie na takiej zasadzie czasami te koncerty wyglądały. Czasami były osoby, które są profesjonalnymi muzykami i na przykład na co dzień nagrywają albumy, między innymi chyba Mega Ren, czy taki znany dosyć afroamerykański raper, który rapuje znane jakieś tam tematy muzyczne z gier, ale momentami naprawdę no troszeczkę to taką nie chcę użyć słowa wieśniacka muzyka, ale amatorszczyzną. No, amatorszczyzna to jest dobre słowo tutaj. Tak więc, nie wiem, masz jeszcze jakieś na przykład wytwórnie, znaczy, nie wiem? Wiesz co, nie, w zasadzie wszystko to, co ty wymieniłeś, to jest max mojej wiedzy tak naprawdę. Myślę, że w każdym kraju istnieje przynajmniej jedna jakaś malutka społeczność, która trudni się w tworzeniu czy to muzyki do gier, czy na podstawie muzyki do gier tej, której znają i tak dalej. Ale jakbym miał tak podsumować to, co ty powiedziałeś, to co ja wcześniej też powiedziałem, no to bądźmy szczerzy, jeśli chodzi o albumy z muzyką do gier, które są publikowane przez społeczność graczy, no to jest myślę tak samo jak z tymi oficjalnymi wydaniami. Nie wszystkie albumy są dla wszystkich ludzi. Tak naprawdę. I tobie się pewna część nie podoba, pewnie mnie pewna część by się nie podobała i tak dalej. No fakt faktem, wiesz, bierzmy też pod uwagę siły i zamiary. Niektóre albumy te oficjalne powstają w profesjonalnych studiach, przez profesjonalistów są tworzone i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o fanowską twórczość, to znowu mamy tutaj do czynienia z było nie było z fanowską twórczością, czyli zebrała się grupa dwu, trzy, może nawet czteroosobowa, może nawet więcej nie wiem, fanów, czy ludzi, którzy po prostu no cóż, kochają gry tak jak my i chcą zrobić coś fajnego również dla siebie, że na tym chcą, nie wiem, wybić się, zarabiać, to jest akurat druga sprawa tak naprawdę. Tylko prawda jest to, co powiedziałem teraz na samym początku. No, trzeba się naprawdę przekopać przez całe morze tych albumów, żeby znaleźć coś tak naprawdę dla siebie. Ty tam wspomniałeś o Materia Collective, czy wspomnieliśmy wcześniej o Overclock Remix. Nie wszystkie albumy, które oni rzeczywiście wydali, mogą się rzeczywiście nadawać. To znowu, to podobnie jak z grami na Steam. Trzeba się naprawdę przekopać, żeby znaleźć perełki. To tak, wiesz, tematem mojego podsumowania i myślę, że to jest dobre przejście do tego, żeby przejść do kolejnego, dobre przejście. To ja jeszcze tylko przeproszę ciebie, żeby tutaj, przepraszam ciebie, że przerywam. Ja bym chciał tylko podsumować, żeby też wszyscy nas tutaj zrozumieli z Pawłem. My nie jesteśmy jakby przeciwnikami tych takich powiedzmy aranżacyjnych tych albumów. Wręcz przeciwnie, my zachęcamy tutaj, żebyście pisali, komponowali, zresztą wśród naszej społeczności i czytelników są takie osoby, które robią to i tutaj bardzo serdecznie wam dziękujemy, że to robicie, ponieważ to jest też jakaś forma szerzenia promocji muzyki do gier. Natomiast jakbym miał jedną prośbę, to jeżeli chcecie to robić, to starajcie się to robić profesjonalnie, to znaczy
jak chcecie już wydać, to kilka razy się też zastanówcie, do kogo chcecie tak naprawdę trafić z tym albumem. Czy chcecie trafić do jakiegoś tam, powiedzmy, wąskiego grona odbiorców swoich znajomych, czy chcecie wydać finalnie później ten album i ewentualnie czerpać z tego zyski. To chodzi o to, żeby pójść troszeczkę jednak w stronę tej profesjonalizacji, niż żeby to było takie fanowskie. To znaczy, zawsze może być to fanowskie i możecie jakby dla siebie grać, ale czasami obawiam się, że to może bardziej może ta muzyka ucierpieć niż jakby miało coś z tego wyniknąć dobrego. Mogę być w błędzie, jeśli też jakby wpiszcie komentarze, czy się z tym zgadzacie, czy nie. Natomiast ja jestem jak najbardziej zwolennikiem, zachęcam do robienia takich albumów. I co, Paweł, przychodzimy do tej naszej... Ja jeszcze mogę w taki sposób dopowiedzieć to, co ty mówisz. Ja też mówię, twórzcie bardzo dużo swojej własnej autorskiej muzyki, a także muzyki powstałej na podstawie gier, które znacie, kochacie, lubicie, ale też nie bójcie się ocen. Ja nie tylko mówię o tym, żebyście publikowali, czy to na SoundCloudzie, Bandcampie, YouTubie i tak dalej, po prostu zbierali te oceny, ale czasami warto dać znać, tak jak Mariusz powiedział, może profesjonalistom również, żeby też rzucili oko czy ucho do waszych dzieł i też dobrze by było, jakby się podzielili z wami uwagami. Fajnie, że tworzycie muzykę, jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo zadowoleni, że jesteście, że macie inwencję twórczą, ale żeby ta praca nie poszła na marne, żeby ona nie lądowała tak naprawdę w szufladzie, czy na waszych Spotify. SoundCloudach, czy na Spotify, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście się dalej rozwijali. Czyli nie, żebyście nie stawali tylko i wyłącznie na tej muzyce, którą wy znacie, ale chodzi też o to, żebyście tworzyli zupełnie nową muzykę i no, tak jak Mariusz powiedział, również coraz lepszą muzykę. Myślę, że to jest takie, chyba tak mi się wydaje, dobre podsumowanie i dobre przejście do tego, do kolejnego punktu naszej rozmowy. Mariusz, wykorzystam cię brutalnie, bo powiedziałeś, że słuchasz takich albumów bardzo dużo i bardzo dużo też odrzucasz, ale masz może takie 3 albumy, które lubisz, cenisz, szanujesz, polecasz? Owszem, to jest tak. Na trzecim miejscu, jeżeli tutaj przyznamy, że będziemy miejscami mówić, no to na trzecim miejscu mam album Retro Remix Review Volume 1. Nie wiem, czy o nim słyszałeś. Album powstał właśnie przy MacFestie. To był 2009 rok. Inicjatorem tego albumu był Blaine McGarty. Tak się złożyło, że kiedy o nim usłyszałem, o tym albumie, to z automatu mi się spodobało. I co ciekawe, on jakby został nagrany z użyciem żywych muzyków, żywych instrumentów, tak więc jest tam, jak już coś jest przetworzone, no to są jakieś tam elementy syntezatora, które mają imitować ewentualne dźwięki, jakie słyszeliśmy w grach. I pamiętam, że też zrobiłem wywiad z tą osobą, to był chyba jeden z moich pierwszych wywiadów i pamiętam, że też ta osoba mi wysłała tą płytę z autografem, tak więc ja do dzisiaj nawet mam tą płytę i nie wiem, czy mam chyba też jeszcze Volume 2. I to jest bardzo ciekawy album, bo wiesz co, tam się bardzo dużo znalazło utworów, no głównie z czasów gier Nintendo. Nie będę wszystkich utworów wymieniał, ale wypisałem sobie między innymi, tam pojawił się utwór Super Mario World, Overworld, BMG Ending, F-Zero, Big Blue, Dr. Mario, Chill Fever, Street Fighter 2 i Ken Team, ulubione przez nas, jak najbardziej. Spider-Man, X-Men, Arcade Revenge, Gambit.
rzadko się zdarza, żeby ktoś taką muzykę z tych gier, na przykład między innymi, ja nie wiem, rzadko się spotykam, żeby ktoś ze Spidermana bądź z X-Menów robił aranżację. No i Mario Paint, to jest ciekawe, z Mario Paint, Gnat Attack, Save and Load. Tak więc ja ci muszę po naszym nagraniu podcastu wysłać. Koniecznie. I co jest ciekawe, słuchajcie, jak wpiszecie na Google albo na Video Game Music Data, wpiszecie album Retro Remix Review, prawdopodobnie osoby, które nas słuchają na YouTubie, to znajdziecie w opisie link do tych albumów. One są za darmo do pobrania. Tak więc można sobie je pobrać za darmo, przesłać i to jakby zachęcam. To znaczy mi się podoba tak, że po pierwsze zostawili te utwory, czyli jeżeli chodzi za dużo tam nie wprowadzili jakichś tam powiedzmy udziwnień. Dalej jest to oryginalny utwór, jaki został skomponowany, ale one są różnego rodzaju interpretacje, są jakieś takie swoje własne przemyślenia, czyli dużo perkusji, dużo gitar, dużo, tak jak powiedziałem, jest syntezatorów i też jakby te gatunkowo różnią się między sobą te utwory. Jeżeli chodzi o drugi, to jest, powiem ci, że tego albumu to ja męczyłem go bardzo długo. To jest album z 2002 roku, czyli to jeszcze zanim powstała strona Game Music. To jest 2002 rok, to jest kurczę kupa czasu. I to jest album Project Majestic Mix A Tribute to Nobuo Uematsu. I to jest dwupytowy był album. Owszem, można było go kupić w wersji fizycznej. Ja się wtedy niestety nie załapałem, a jak już gdzieś jest na aukcjach, no to myślę, że jakieś ogromne sumy można za niego zapłacić. I też wydany przez fanów swoim własnym nakładem. No i to co? No to był, między innymi tam można było usłyszeć Battle with Gilgamesh, Anxious Heart, Man with the Machine Gun, Vivi Team, no i Forever Rachel. Dużo jest tam świetny w ogóle dobór utworów. I ja jeszcze wtedy byłem pod wpływem Final Fantasy, bo to już byliśmy po Final Fantasy 10, tak więc tych finaliów już się nazbierało. Ja wtedy już praktycznie chyba wszystkie ograłem, jakie były. No to ja pod tym wpływem tego, że byłem ogromnym fanboyem tej muzyki, no w sumie nadal jestem, ale wtedy to byłem okropnym fanboyem. I ta muzyka, naprawdę ja cały czas żyłem tą muzyką. No i kiedy słyszysz swoje ulubione jakieś tam utwory w innych aranżacjach, czy w ogóle w aranżacjach, bo wtedy tych albumów było naprawdę mało, jak na lekarstwo można było szukać, z dostępem, też pamiętam, że chyba z Kaza Light chyba pobierałem te utwory, bo inaczej jakby nie było innej możliwości. No, ja bo sobie nawet płytę wypaliłem w formie jakiejś kopii zapasowej, no to nie no, męczyłem do zdarcia płyt chyba tą muzykę. Teraz już można by powiedzieć, że momentami może trącić myszką, ale jednak niektóre utwory gdzieś tam powiedzmy zachowały tą swoją świeżość, tak więc jakby tutaj zachęcam. Natomiast na pierwszym miejscu to jest album chyba jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi o aranżacje, ale mówimy teraz o aranżacjach, które są przygotowane przez różnych artystów bądź fanów. Nie mówimy teraz o jakiejś powiedzmy grupie muzyków, którzy zostali wynajęci i poproszeni o to, żeby w sposób bardzo profesjonalnie przygotowali album, bo takich albumów w swojej kolekcji mam co nie miara, więc to może kiedyś inny podcast poświęcimy. Album to jest Love Square Enix.
z 2009 roku. Tam jest wcześniej wspomniany przeze mnie Piano Jack, Music, Node Native, Hayeva, Good Luck. I tam jest więcej głównie z japońskich niezależnych artystów. No i tam można na przykład między innymi nasz ulubiony Frog Team. Eternal Wind, muzykę z Romancing Saga, no i kilka innych dobrze znanych fanom utworów z różnych, różnych gier wydanych przez Square Enix. Tak więc to jest jakby moja taka trójka. Tak jak mówię, jakby była ta lista troszeczkę. Lista jest ogólnie większa, ale jakbyśmy mieli taką top listkę 10 zrobić, no to myślę, żeby się na pewno znalazło kilka innych pozycji. To byś się mógł wyżyć tak naprawdę. Mógłbym się wyżyć kompletnie, dokładnie. A Paweł, jaka jest twoja lista w takim razie? No ja powiem, nie wykazałem się jakoś specjalnie, bo tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o te fanowskie, nieoficjalne, może nieoficjalne wydania albumów i tak dalej, to nie słucham ich za dużo, albo takie, na które trafiam albo przez przypadek, albo ktoś mi poleci. Więc no, ta moja lista będzie troszkę krótsza. Niemniej jednak, jak wspomniałeś o Lost Square Enix, akurat na tej mojej bardzo króciutkiej liście ten album się pojawił. I to jest coś, co mnie akurat zaskoczyło bardzo. To jest... Nie pamiętam, kiedy masz się dobry o nim gust, dowiedziałem. Paweł, masz dobry gust. Ale wydaje mi się, wiesz co, wydaje mi się, bo płyta chyba została wydana 2009 rok. Ja o niej się dowiedziałem lata później. To jest właśnie to, że przeczesywałem internet wzdłuż i wszerz w poszukiwaniu muzyki, którą da się słuchać, i myślę, że to jest taki jeden z takich przykładów. Ale tak czy inaczej znajduje się u mnie na drugim miejscu, zaś na pierwszym miejscu. No, może trochę zaskoczenie, może nie, ale to jest album wydany przez ludzi ze społeczności właśnie OC Remix. Jest to Golden Sun Award Regent. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Autentycznie, jeśli miałbym powiedzieć, autentycznie jest to album stworzony przez fanów, dla fanów. 2,5 godziny fantastycznej muzyki, remiksów, nowych aranżacji utworów Motoi Sakuraby. Autentycznie, zdecydowanie, to jest jedno z moich najbardziej ulubionych wydań. Ja na YouTubie słyszę, ja ci mogę podesłać link, a album jest za darmo, może jak posłuchać na SoundCloudzie, może go pobrać, whatever. Ja to przeczytałem na którymś forum chyba rok temu, to było tak, no jakoś chyba w połowie 2020 roku. I ja swego czasu słuchałem bardzo dużo takiego i jednego z utworów, który był na albumie, w soundtracku Golden Sun, jest to Venus Lighthouse. Słuchałem tego i oryginalną, i w oryginale, i w wykonale metalowym, wykonale rockowym, no i oczywiście orkiestralnym, i to jest coś, w czym się po prostu zakochałem. Więc to była taka moja malutka faza powrotu do Golden Sun i był chyba nawet taki moment, kiedy nawet streamowałem tę grę. Musiałbym kiedyś do tego wrócić. I nagle ni stąd, ni zowąd pojawił się OC Remix. Powiedzieli, ej, wydajemy album fanowski z muzyką do dwóch pierwszych odsłon. Ja sobie powiedziałem, okej, dam temu szansę, posłucham i zobaczę. Ja się w tym zakochałem. 2,5 godziny fantastycznej muzyki, nie straciłem ani sekundy w trakcie jego słuchania, także Mariusz, jak będziesz chciał, nie żałuję tego w ogóle. Jeśli chodzi o Golden Sun, chyba żadna muzyka stworzona przez fana mnie nie ruszyła, inne słowo. Inaczej, podobało mi się to, co oni tworzyli, ale jakoś mnie tak nie ruszało.
Natomiast jeśli chodzi o ten cały album, mój Boże, to już był zwrot o 180 stopni. Jeśli miałbym pokazać komukolwiek album stworzony przez fana, dla fana, myślę, że to jest najlepszy przykład. Dobrze, o matko, się wypowiedzieliśmy. A trzecie miejsce, bo powiedziałeś... Nie mam właśnie trzeciego. No, tak jak mówię, ja jestem w trakcie cały czas poszukiwania... To masz zadanie domowe. Znaleźć trzeci album. Wiesz co, powiem, ujmę to tak. Jestem zalany, wręcz przygnieciony oficjalnymi albumami z muzyką do gier i ja się dziwię, że na nie mam dużo czasu. Dlatego jeśli miałbym jeszcze przeczesywać internet i szukać innych fanowskich społeczności, którzy tworzą swoją własną muzykę, to chyba jasna cholera by mnie strzeliła. Ale mogę chyba poprosić naszych słuchaczy, naszych czytelników. Słuchajcie, jeśli macie takie albumy albo takie nawet pojedyncze utwory stworzone przez graczy, dla graczy, niezależnie którą grę by dotyczyło, to możecie, napisać nam o tym i na Discordzie, możecie nas nawet znaleźć na Twitterze i również tam polecić swoje typy, możecie nam podlinkować, czy to film na YouTubie, na SoundCloudzie, Bandcampie, czy nawet na Spotify, bo nawet tam lądują te utwory, na czymkolwiek. Jeśli jest rzeczywiście taki utwór, czy nawet cały album, który warty jest rzeczywiście posłuchania, dawajcie nam znać wszędzie, gdzie się da, a my z całą pewnością je przesłuchamy. Bo to będzie chyba moje podsumowanie. Tak jak powiedziałem, podobnie jak z muzyką do gier, muzyka fanowska nie jest dla wszystkich. Trzeba się mocno przekopać. Tak jak czasami, jeśli chodzi o sklep Steam, tam też trzeba się przekopać, żeby trafić na perełki. No i tutaj jest ta sama sytuacja. Tych nowych utworów, tych nowych albumów tworzonych przez graczy powstaje co roku bardzo, ale to bardzo dużo. I żeby znaleźć coś takiego, co autentycznie możemy polecić innym ludziom, no graniczy to z cudem. Niemniej jednak wszystkich tych, którzy tworzą muzykę, dalej zachęcamy, żeby to robili. Czy robili coś własnego, autorskiego, czy na podstawie gier z ich młodości, z ich przeszłości. Anusz Widelec, albo może kiedyś przesłuchamy wasz album, może kiedyś traficie na nasze łamy. Zobaczymy, pomyślimy. Mariusz, twoje słowa podsumowania teraz. Nie, ja się podpisuję po tym, co już tutaj... Jaki leń. Nie, no sądzę, że już bardzo dużo dzisiaj powiedzieliśmy. To też, powiedzmy sobie szczerze, to jest bardzo rozległy temat. Jakbyśmy mieli teraz jeszcze to rozdzielać na inne kategorie, no to sądzę, żeby jeszcze kolejna godzina nam minęła. A właśnie się zorientowałem, bo mamy mamy oficjalne wydawnictwa, mamy wydawnictwa tworzone jest przez fanów dużo gier i jeszcze jest tego mnóstwo, jest ale tego na razie zostajmy na tym, przy czym jesteśmy, bo się naprawdę zagrzebiemy mocno. Sądzę, że tak lekko poruszyliśmy szczyt góry lodowej, tak więc reszta to jest jeszcze naprawdę przed nami. Tak jak już tutaj słusznie zauważył Paweł, jesteśmy zwolennikami, wspieramy was, jeżeli chcecie się też podzielić swoją muzyką i też jesteście artystami, to śmiało też do nas piszcie. I również to, co jest najważniejsze i trzeba to podkreślać zawsze, nigdy nie bójcie się krytyki. Tak ja wiem, że fajnie jest dzielić się swoją twórczością ze znajomymi i poklepią po plecach, ale czasami warto podzielić się z kimś nieznajomym, żeby powiedział kilka słów od siebie. Nawet jeśli ta krytyka będzie i będzie ona konstruktywna, no to może wam tylko i wyłącznie pomóc w dalszej karierze. Lub zawsze możecie napisać na redakcja@gmusic.pl. Z miłą chęcią przesłuchamy i postaramy się
bardzo grzecznie skrytykować, bez jakichś niecenzuralnych słów. Również zapraszamy na nasz serwer Discorda, gdzie możecie pochwalić się swoją własną twórczością. Co tam się dzieje? Gramy w różne gry, między innymi Monster Hunter Rise. Tak więc naprawdę... Między innymi. Był Mario Kart. Ale słuchajcie, naprawdę bardzo fajną mamy społeczność na Discordzie, ale też nie tylko na samym Discordzie, ale też na Twitterze, na Facebooku, ale tutaj jakby tak od jakiegoś czasu już jesteśmy na Discordzie, tak więc serdecznie tutaj z Pawłem zachęcamy do odwiedzenia naszego kanału. Paweł, no to co? To chyba na dzisiaj tyle. Słuchajcie, tyle. Bardzo wam wszystkim serdecznie dziękujemy. To był 17 odcinek podcastu Słuchaj Gier, czyli oficjalnego podcastu GameMusic.pl. Można nas słuchać na Spotify, na Google Podcast, na SoundCloudzie, na YouTubie. I cóż, zachęcamy, zapraszamy ponownie na Discorda, na naszego Facebooka, komentujcie, na Twittera. Komentujcie, dislajki, lajki, cokolwiek. Dawajcie nam znać, na czym mamy popracować z Pawłem, kogo chcielibyście usłyszeć, jaki temat byście chcieli, żebyśmy poruszyli śmiało w komentarzach. Dokładnie. Dawajcie nam ze wszystkim znać. I dziękujemy za ponownie. Wszystkie dotychczasowe komentarze. Dokładnie. Ponownie 17 odcinek podcastu Słuchaj Gier. Z tej strony żegna się z wami Paweł Dębowski, a z drugiej strony... Ciepło, z szerokimi, rozpiętymi, że tak powiem, dłońmi, ramionami kłania się w pas Mariusz Borkowski. Dziękujemy jeszcze raz. Trzymajcie się. Do następnego. Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.